Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak i dzisiaj goszczę w podcaście Tomka Mądrego z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju. Cześć Tomek. Cześć, dzień dobry, witam. Tomek jest przedstawicielem młodego pokolenia i w związku z tym dzisiaj porozmawiamy o problemach gospodarczych w szczególności, ale nie tylko, które, z którymi zmagają się właśnie ludzie młodzi w Polsce i w innych krajach. Zacznijmy, może, będziemy w tym podcaście odpowiadać na pytania dotyczące tego, jakie główne problemy właśnie dotykają młodych ludzi. Zacznijmy od tego największego. E, mieszkaniówka. Jaka jest sytuacja? Ludzi w Polsce, powiedzmy przed 30, czy nawet może trochę po 30, ale w szczególności tych młodych, na rynku mieszkaniowym, bo chyba jest to jednak największy problem. No jest to na pewno najbardziej grzany temat w debacie publicznej, to znaczy bardzo dużo ludzi o tym mówią i jest to faktycznie jeden z niewielu y, tematów, myślę, że tutaj poruszymy też jeszcze inne tematy takie, które w ciągu ostatnich lat po, y, sytuacja młodych pogorszyła się w, w, w kwestii mieszkalnictwa. To znaczy w Polsce na przykład mamy bardzo dużo gniazdowników, to znaczy ludzi pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, które dalej mieszkają z, ze swoimi rodzicami, i od 2005 roku ten odsetek w Polsce wzrósł z 36% do, 50, do 51%. A w Unii Europejskiej ten trend był w miarę stały i nie wzrósł aż tak bardzo. Tam to są, to, to były różnice bodajże 2%. Więc coraz więcej. Młodych nie wyprowadza się z domu, zostaje i mieszka z rodzicami. No i głównym tego powodem są oczywiście wzrastające ceny nieruchomości, które można zaobserwować każdy z nas, jeśli wejdzie na jakikolwiek portal, LikS dom i spróbuje sobie sprawdzić cenę wynajmu bądź kupna mieszkania. I ten trend został szczególnie odwrócony po, po pandemii. Kiedy to od 2020 roku mamy wyraźny wzrost cen mieszkań. W ciągu trzech lat wzrosły one o mniej więcej 50%, czyli więcej niż w ciągu całej poprzedniej dekady. W ciągu trzech lat cena mieszkania średnio wzrosła o 50%. To bardzo tak. dużo, czyli. Tak, średnio na, na siedmiu największych rynkach na, według Narodowego Banku Polskiego. Na, na w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Polny. No tak, bo kiedyś w podcaście mówiliśmy o starzejącym się społeczeństwie i tak dalej, ale rzeczywiście jest tak, że jak rozumiem, w największych miastach tych ludzi przybywa. No, chociażby jest migracja wewnętrzna, na wsiach trochę może ubywa, ale w miastach ten rynek mieszkania wykwitnie, także ze względu na przepływ ludności. Tak, ludzie przeprowadzają się ze wsi, ludzie przeprowadzają się na studia i potem bardzo często zostają w tych w miastach, względu na to, że dostają tam pracę, zakładają rodziny, osiedlają się. No i bardzo często oni chcą dalej tam mieszkać. I tutaj warto przytoczyć też statystyki, że. Polska od 2007 roku przeprowadziła kilka programów, które miały pomóc młodym ludziom osiedlić się i kupić mieszkanie, i były to głównie programy popytowe, to znaczy miały one rozbudzić popyt na kredyty mieszkaniowe, a nie zająć się drugą stroną, czyli stroną budowy mieszkań, tylko zająć się bardziej. Rozbudzaniem popytu poprzez takie programy jak Rodzina na swoim, Mieszkanie dla Młodych, czy teraz ostatnio Bezpieczny Kredyt 2%. I wszystkie one są podobne w tym sensie, że są dopłatami do kredytów tak. w jakimś sensie? Są w jakimś sensie dopłatami do kredytów i warto tutaj przytoczyć takie statystyki, że Rodzina na swoim i Mieszkanie dla Młodych w ciągu tam odpowiednio 3 i 5 lat zainteresowały 100 tysięcy i 100, 120 tysięcy, a Bezpieczny Kredyt 2% w ciągu zaledwie pół roku, bo teraz ten program nie jest już dostępny, ale dalej są rozpatrywane wnioski z grudnia. Yy, zainteresował. Zostało udzielonych, prawdopodobnie zostanie udzielonych około 100 tysięcy wniosków. To jest bardzo, bardzo dużo. Nie mamy po prostu jeszcze dokładnych danych, dlatego się wahasz. Natomiast program rodzina swoim, który trwał jak mówisz 5 lat, to tam mieliśmy 100 ileś tysięcy, niewiele, mhm. a tutaj już mamy prawie tyle w pół roku, tak? Tak, to prawda. Mamy prawie tyle pół roku i to jest też ciekawe, że z jednej strony doprowadził on do bardzo dużego wzrostu cen mieszkań w. Yy... Cen mieszkań ogólnie w dużych, nieruchomo w, du w dużych miastach, takich właśnie jak Warszawa, Kraków. W Krakowie te wzrosty w ciągu ostatniego kwartału były nawet na rynku pierwotnym i wtórnym około 25-30%, więc bardzo, bardzo dużo. I tak samo jak rozruszał on y, ceny na rynku na, na, na dużych miastach, no to udało mu się chociaż trochę jako pierwszemu takiemu y, programowi rozruszać trochę rynek powiatowy, bo aż 64% wszystkich kredytów z bezpiecznego programu było udzielonych w miastach do 50 tysięcy mieszkań. I to jest do, do, do mieszkańców. I to jest bardzo pozytywna i duża statystyka. Czyli ludzie z mniejszych miast generalnie łatwiej trochę się łapali na te kryteria, na te bariery. Y Limity, które zakładał program Bezpieczny Kredyt 2% i po prostu wykupywali relatywnie częściej mieszkania w mniejszych miastach. To jest w ogóle też chyba ciekawe w kontekście tych gniazdowników, bo oni też są częściej chyba mieszkańcami mniejszych miast, czy nie? Tak, tak. Zdecydowanie częściej gniazdownicy są mieszkańcami mniejszych miast. GUS przeprowadził w 2021 roku takie badania, z których wynika, że na przykład dla Warszawy jest to około 20-25%, więc e, ci gniazdownicy to po pierwsze. Są przede wszystkim mężczyźni. Mężczyźni dużo częściej zostają niż kobiety w swoich mieszkaniach rodzinnych i rzadziej się wyprowadzają. Kobiety częściej się wyprowadzają na studia, ale do tego jeszcze przejdziemy do, do tej luki edukacyjnej. Więc raczej to są gniazdownicy to są mężczyźni, którzy. Nie wyprowadzają się ze swojego rodzinnego domu na wsi bądź w małym miasteczku. Okej, okay, ale pytanie znowu, które, którym chcę powrócić do problemu, właśnie pokoleniowego. Czy Twoim zdaniem dzisiejszy młody człowiek, powiedzmy 20 kilkuletni, ma mniejsze szanse na stanie się właścicielem prędzej czy później swojego mieszkania niż 25 na przykład 30 lat temu, czy 20 lat temu, czy choćby 10 lat temu? W kontekście 20 czy 30 lat, szczególnie 30, no to tutaj nie mamy bardzo dobrych danych, żeby to porównać. Szacuje się, że po 1989 roku, ponieważ wcześniej, jak wiemy, rynek mieszkania wyglądał trochę inaczej, aż 3 miliony mieszkań zostały przekazane w ręce prywatne, no i często te mieszkania były kupowane za przysłowioną złotówkę. To byli nawet ludzie, którzy po prostu wpłacali na ksi książeczki spółdzielcze i ostatecznie mogli je kupić za bardzo niską cenę. No teraz nie mamy takiej możliwości. Tak, tam mówimy o takiej prywatyzacji mieszkań, które są, tutaj dane są bardzo szacunkowe, ale chodzi po prostu o to, że można było taniej kupić mieszkanie wcześniej, jak rozumiem, wynajmowane dla ze spółdzielni. Tak, tak, dokładnie. No to w tym momencie tego, yy, tej możliwości nie mamy. No i też jak porównujemy te 3 miliony mieszkań, które ci ludzie mogli kupić do około 300 tysięcy, które w sumie można, yy, można było uzyskać w programie i bezpieczny kredyt, i rodzina na swoje mieszkanie dla młodych, no to widać tutaj sporą dysproporcję. I dodatkowo, jeszcze tutaj powołując się na dane Amron Safrin, y, takiego te, raportu Amron Safrin, które co kwartał analizują indeks dostępności cen mieszkań na podstawie średniej płacy, na podstawie y, wysokości stóp procentowych i dofinansowań z Instytutu Polityki Pracy i Polityki Społecznej. Y, w, w czwartym kwartale 2023 roku, czyli ostatnim, dla którego mamy dane, ta sytuacja była najgorsza od 2012 roku. Mieliśmy też bardzo duży spadek oczywiście w, w czasach kryzysu mieszkaniowego, w, w 2000, tam od 2004 do 2008 roku to był spadek i potem mieliśmy zdecydowaną hossę, jakby było łatwiej kupić te mieszkania, a teraz te mieszkania jest kupić dużo, dużo trudniej niż 5 lat temu, niż 8 lat temu, jest mniej więcej podobnie jak w 2012 roku. No o tych, w tych dyskusjach na temat mieszkalnictwa czy sytuacji mieszkaniowej w, w kontekście Polski zawsze te różnice między tak zwanymi boomerami, a tymi właśnie Gen Z albo millennialsami no są trochę wypaczone przez po prostu to, jak, jak wyglądała polityka mieszkaniowa w czasach PRL-u, gdzie też trzeba było długo czekać na mieszkanie, bo też ich był niedostatek. No między innymi dlatego, że wiele było zniszczonych w czasie wojny i państwo nie radziło sobie też z szybkim oddawaniem nowych mieszkań. Ale mamy możemy porównywać chyba siłę nabywczą, że tak powiem, polskiej e, pensji być średniej albo minimalnej w, w, kontek w, w z innymi krajami. Wygląda to tak, że Polska, e, Polak generalnie może za swoją pensję mniej mieszkania kupić albo mniej wynająć. Właśnie wróćmy do rynku wynajmu. E, fala migracji uchodźców wojennych z Ukrainy znacząco tam ten rynek już i tak niedoskonały w dużych miastach e, utrudniła. Znaczy te, te ceny skoczyły bardzo dużo. Jakie tutaj są dane? Tak, e, no to też e, warto też wspomnieć, że Żaden rynek mieszkaniowy nie byłby przygotowany na taką falę uchodźców, która przyszła do Polski w 2022 roku. To nie jest tak, że nic nie mogło być na to przygotowane, więc nie dziwne, że te ceny bardzo mocno skoczyły. Nie, to... Oczywiście, to mówimy o milionie, a w pewnym momencie nawet dwóch milionach ludzi, którzy nagle przyjechali. To wiadomo, że to nie jest ich wina, ani, ani wina rynku mieszkaniowego, tylko fakt jest taki, że młodych jeszcze bardziej przestało być stać. Tak, to prawda. I w kontekście, w kontekście tego, no to dane potrafiły być takie, że od 2002 do 2021 na dużych, w dużych miastach ten wzrost też potrafił być kilkudziesięcioprocentowy. W jakimś krakowie potrafił być nawet 30% w kategorii, w kategorii roku. No i to. W kontekście, w którym i tak mamy niską podaż tych mieszkań, jest legendarna statystyka, że w Polsce brakuje albo miliona, albo dwóch, miliona, dwóch milionów mieszkań. Ona jest często trochę przekręcana czasem jest tak, czasem jest tak, ale wydaje się, że jeśli i tak tych mieszkań było niewystarczająco, Chociażby mamy taką statystykę, którą często się w stosuje w porównawczych, jeśli mamy przynajmniej 400 mieszkań na, yy, na, 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 na 1000 mieszkańców, to znaczy, że tych mieszkań jest relatywnie dużo. No w Polsce jeśli liczyć tylko yy, obywateli Rzeczypospolitej Polski, no to wtedy mamy tych mieszkań powyżej 400 mieszkańców, ale jeśli liczyć wszystkich pracowników najemnych i także uchodźców z Ukrainy, to wtedy tych mieszkań mamy powyżej 400 yy, 400 mieszkań na 1000 mieszkańców. A propos wynajmu, wcześniej rozmawialiśmy sobie o ciekawej ciekawej Twojej sytuacji, znaczy Twoim przykładzie w kontekście wysokości stypendium na uniwersytecie. To dużo mówi. Kiedyś za stypendium, za dobre wyniki w nauce albo to takie stypendium socjalne można było sobie wynajmować przynajmniej pokój, a dzisiaj... Tak. Ja co prawda nie mam danych dla tego roku akademickiego, ale w ostatnim roku, kiedy jeszcze uzyskiwałem stypendium na Uniwersytecie Warszawskim, ono wynosiło, stypendium rektora wynosiło 915 zł, a jak zaczynałem studiować w 2017 roku, też uzyskiwałem to stypendium i ono wynosiło 900 zł. No i siła nabywcza 900 zł w 2017 roku oznaczała, że można było wynająć pokój na Powiślu bez za specjalnie szukania. Po prostu wystarczyło wejść i, i go znaleźć. A w tym momencie za 1000 zł nie jesteś w stanie wynająć pokoju na targu może na Białą Łęce czy w Rembertowie byłbyś w stanie, ale to też bardziej klitkę. No właśnie i ta sytuacja mieszkaniowa, no, mieliśmy na przykład w grudniu strajk okupacyjny w Akademiku Kujawita i w ogóle e, ruch ku zwiększeniu, on trwał trwa tam, już, ma już ponad rok, e, ku zwiększeniu budowy i dostępności akademików, no bo rzeczywiście chyba młodzi ludzie chyba czasem są zmuszeni w ogóle rezygnować ze studiów, co z kolei zwiększa nierówności edukacyjne wynikające z nierówności ekonomicznych po prostu. Tak, to też jest y, częsty. Ostatnio to wydaje mi się, że to dalej są bardziej przypadki jednostkowe z kategorii tego, że y, ktoś musi zamieszkać w samochodzie, żeby studiować. I, ale warto też y, wspomnieć, że w ostatnim czasie coraz więcej porusza się tego, czy mieszkanie nie stało się dobrym inwestycyjnym. I bardzo ciekawe tutaj są statystyki dotyczące tak zwanego flippingu, czyli. Wymiany mieszkania. Jakby po prostu. Tak, takie odświeżania powiedzmy tak. trochę. Tak, można, można to tak nazwać. Yy, no i w skrócie polega to na tym, że ktoś kupuje mieszkanie bardzo często to są takie ulotki, które są dostarczane do skrzynek pocztowych z kategorii młoda para wynajmie mieszkanie, lub kupi mieszkanie za gotówkę. To bardzo często nie jest żadna młoda para, tylko to jest po prostu agencja deweloperska. Yy, czy, czy coś w ten deseń. I oni są w, są w stanie bardzo szybko wyremontować. Odnowić i sprzedać to mieszkanie wtedy za wyższą cenę. Adam Czerniak i Hanna Mileska w swoim raporcie z 2021 roku szacują, że średni czas takiego flippingu to jest około 25 tygodni i nie jest w miarę zmienny na, na przestrzeni czasu od kilku lat już jest, jest w miarę stały. A jeśli chodzi o samo zjawisko tego flippingu, to ono jest. Około 6%. Oczywiście te dane nie są bardzo proste do, do tej szacowania, ale na przykład Narodowy Bank Polski podobnie szacuje. To znaczy yy, dla rynku pierwotnego szacuje to na 4%, a dla rynku wtórnego na 8%, czyli widać, że mniej więcej mo można to uśrednić. I oczywiście. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest dużo, i z tego samego raportu da się wyciągnąć wnioski, że około 35% mieszkań na rynku pierwotnym, a 50% na rynku wtórnym jest kupowanych pod inwestycje. No i ktoś może powiedzieć, że ten kilkuprocentowy flip to nie jest dużo. No i z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony, jak mielibyśmy taki sam flip na rynku garniturów, to byśmy stwierdzili, że to, czy biletów na koncert, byśmy stwierdzili, że to jest bardzo dużo wtedy. No tak, no pewnie. Dobra, chcę już odejść od tematyki mieszkaniowej, bo myślę, że nasi słuchacze zrozumieli, że <laughs> jeśli jest przynajmniej jeden... Jedna dziedzina, w której współcześnie młodzi mają gorzej niż ich rodzice albo dziadkowie, to może z prawdą dużym prawdopodobieństwem jest to sytuacja mieszkaniowa. Bo generalnie, jak patrzymy na dane, no to chyba młodzi w Polsce, przynajmniej, która od 30 lat notuje wzrost gospodarczy na poziomie niemal Chin i niedawno według konsumpcji per capita przewidzieliśmy Koreę Południową, Włochy czy Hiszpanię, chyba młodzi generalnie mają lepiej. No bo jak sobie spojrzymy, czy na bezrobocie, czy na w ogóle zarobki, no to dawniej było gorzej. Tak, to, to też chciałem, to też fajnie, że tutaj to wybrzmiewa. To znaczy, sytuacja młodych, czy to na rynku pracy, czy, czy w ogóle w gospodarce, jest dużo lepsza niż była. I Wynika to też oczywiście z tego, że w ogóle sytuacja gospodarcza Polski jest dużo lepsza. Tak, mamy rekordowo wiele ludzi aktywnych zawodowo. To prawda, i tak samo mamy rekordowo dużo aktywnych młodych, jakby oczywiście w, w tym kontekście. To, to znaczy, to bezrobocie wśród młodych jest niskie. Ono w tym momencie wynosi około tam 13% dla ludzi do 24 roku życia, ale to nie jest bardzo reprezentatywne, ponieważ warto stwierdzić, że bardzo też dużo ludzi po prostu tam pracuje, Tfu, studiuje, a nie pracuje. I sytuacja młodych na rynku pracy jest nadzwyczaj dobra. Bezrobocie wśród młodych wynosi zaledwie 13%, i ktoś może powiedzieć, że to jest dużo, kiedy ogólne bezrobocie wynosi około 5%. Ale warto stwierdzić, że to, to nie jest robione na bardzo dużej próbce, bo wiele z tych ludzi jest po prostu biernych zawodowo, to znaczy studiuje. No właśnie, wspomniałeś o tym bezrobociu wśród młodych. W kohorcie wiekowej 15-24, mam dane za 2023 rok ze statystyki, ze statysty. Polska jest generalnie w dolnej połowie poniżej średniej UE, jeśli chodzi o tą wielkość, bez, procent bezrobocia młodych. Najniżej są Niemcy, Czechy, tutaj nasz region Litwa. Natomiast sytuacja w takiej Hiszpanii, czy Grecji czy Rumunii jest znacząco gorsza. Tam jest 25% młodych w tym wieku jest bezrobotnych, a kiedy to są efekty po prostu kryzysu tego z pierwszej dekady, z końca pierwszej dekady XXI wieku. Mam tutaj dane, które pokazują właśnie. Jak zmieniało się bezrobocie właśnie tej, tej kohorty 15-24 lata w tych latach na przełomie 2011 i 12, przepraszam, 12 i 13 w Hiszpanii, to ta stopa bezrobocia sięgnęła prawie 60%, przebijała 50%, także we Francji, przepraszam, także w Portugalii, także w Grecji. Konkrecja była właściwie najwyższa i jest stabilnie bardzo wysoka, więc tam te problemy rynku pracy znacząco inaczej oddziałują na młode pokolenie, bo właściwie skutki kryzysu z 2008 roku. I tego, jaka polityka była tam prowadzona, no to są tam widoczne do dzisiaj. Dlatego my tutaj z Tomkiem mówimy, że sytuacja młodych ludzi w Polsce jest w miarę dobra, no bo sobie porównujemy z tymi innymi krajami. Natomiast wydaje się, że nawet porównując z młodymi, po prostu w Polsce wcześniej było, było dużo gorzej. Tak, tak. Szczególnie też jak popatrzymy właśnie na prosty wskaźnik, czyli stopę bezrobocia, która czy to tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, czy to na początku lat 2010 była dużo wyższa niż jest teraz. Wtedy sięgała dwudziestu kilku procent, a teraz mamy stabilne 13%, co tak jak mówimy, nie jest bardzo reprezentatywne nawet te, te 13%. Warto też stwierdzić, że pomimo tego, że ta stopa bezrobocia jest niska, to w Polsce jest jeden problem z pracą młodych, to znaczy. Relatywnie mało ludzi pracuje i studiuje naraz w porównaniu do średniej Unii Europejskiej. W Polsce jest to z danych Eurostatu, jak wynika to z danych Eurostatu za 2022 rok, jest to zaledwie 14%, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to jest 22%. No i to jest spora różnica. A zarazem chyba połowa tych ludzi studiuje w ogóle, młodych tak, ludzi. Tak, tak. Po, tak. To też warto, warto to zaznaczyć, że połowa ludzi w, w przedziale wiekowym 20-24 w Polsce studiuje. Ten współczynnik skolaryzacji, jak to jest nazywane, jest mniej więcej stały od tam 2007-2008 roku i utrzymuje się na podobnym poziomie. Studentów jest mniej liczbowo, ale to z, wynika z demografii, nie ze względu na, y, na ten współczynnik. Y, no i dlaczego to jest problem, że mało ludzi pracuje i studiuje naraz? Ponieważ wiemy z badań, czy to robionych właśnie w Polsce, czy, czy z ekonomicznych losów absolwentów, y, y, że jest premia za pracę podczas studiów. Jeśli osoba pracuje podczas studiów, to często ma lepsze zarobki, bardziej satysfakcjonującą pracę, krócej jest, krócej poszukuje pracy. Więc takie praca podczas studiowania jest jak najbardziej wskazana. I z czego twoim zdaniem wynika ten mniejszy odsetek? Mam jedną hipotezę, że pracodawcy w Polsce rzadziej chcą oferować pracę na pół etatu. Czy, to tak prawda, możemy... jest, jest, to jest, to jest na pewno jedna z hipotez, że jest po prostu tej pracy mniej na pół etatu, na trzy czwarte etatu. W Polsce też y, tych przedmiotów jest relatywnie dużo. Polki Polacy chcą raczej robić magistra, więc robią jeszcze magistra, co jakby wydłuża ich staż studiowania. I być może jest to też jakaś przyczyna, że ci ludzie wolą studiować i na przykład utrzymywać się z pracy na czarno. GUS szacuje, że aż 44% 44% ludzi pracujących na czarno, to są ludzie poniżej 34 roku życia. Ale to mówimy o jakichś korepetycjach, czymś takim, nie o jakichś kore... Tak, mówimy tutaj bardziej o korepetycjach, czymś takim niż, yy, niż no nie wiem, jakiejś pracy yy, tak, totalnie... Tak. Tak, tak. Bardzo zaawansowanej, no bo studia też są wymagające w Polsce. To nie ma co patrzeć na jakieś rankingi. Rzeczywiście w Polsce da się dużo na studiach nauczyć, ale trzeba też dużo pracować relatywnie. Ale a propos tego, co mówisz o tym, co rynek pracy premiuje, Państwo mogą się zastanawiać, czy jest jakaś historyczna prawidłowość w tym, co tutaj mówimy? Czy dzisiejsze młode pokolenie jest jakoś wyraźnie inne niż. Po prostu dawne młode pokolenia, no i wydaje mi się, że tym, na co, co, co najbardziej w oczywisty sposób wyróżnia dzisiejsze młode pokolenie, to jest doświadczenie pandemii. Ono jest wszechogarniające, ale. Można wyróżnić moim zdaniem dwie takie cechy czy charakterystyki, na które pandemia wpływa, czyli zdrowie psychiczne, no i też jednak rynek pracy. O, o tym zaraz, zaraz może więcej powiemy, ale przejdźmy do tego zdrowia psychicznego. Pandemia to okres. Ja akurat kończyłem studia, jak się zaczynała pandemia ostatni rok, więc nie mam tego doświadczenia, ale moi młodsi, młodsi znajomi, którzy szli na studia na pierwszym roku albo w ogóle szli do liceum na przykład, jak się zaczyna pandemia. Dużo mają mniej znajomych, dużo mniejsze sieci społeczne, dużo bardziej mają, że tak powiem, problemy z funkcjonowaniem po prostu w instytucjach, właśnie takich jak uniwersytet, kiedy już on się otworzył i wydaje się, że działa normalnie, ale to różnie bywa. No tutaj na przykład badania, które znalazłem z września 2020 roku, a propos zdrowia psychicznego, badania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ta fundacja zbadała nastolatków ludzi w wieku 13-17 lat, pytając ich wprost o dobrostan ich psychologiczny w czasie pandemii. No i co trzeci z nich, co trzeci z tych nastolatków w wieku 13-17 lat określał ten swój stan psychiczny jako zły. Tutaj mamy też inne badania, które po prostu mówią o tym, że znacząco zwiększyły się odsetki depresji, stanów lękowych, PTSD, nawet prób samobójczych, chociaż tutaj trudno takie dane. Jak to Twoim zdaniem wygląda? Czy tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze, znacząco, ze znaczącym pogorszeniem się ogólnej kondycji psychicznej młodych ludzi współcześnie? Wydaje mi się, że na pewno i są to zarówno jednostkowe przykłady, jak i statystyki, które chociażby mówią, że w... W 2022 pierwszy raz więcej par w Stanach Zjednoczonych w Polsce nie mamy takich badań poznawało się przez internet. To znaczy na normalnie. aplikacjach randkowych niż normalnie, tak. To znaczy nie przez znajomych, nie przez jakieś instytucje, nie przez rodzinę, yy, tylko po prostu więcej ludzi poznawało się na Tinderze, Bumble'u i takiego rodzaju rzeczach. I moim zdaniem to też jest symptomatyczne, że coraz więcej ludzi szuka swojej drugiej połówki przez internet, ponieważ jest to coraz cięższe. Na ostatnio w Atlantiku był głośny artykuł o tym, jak bardzo Amerykanie coraz się mniej socjalizują. I nawet jeśli to się, nie, może, nie, nie w 100% przekłada na, na polski rynek, no to wydaje mi się, że, że w, w jakiś sposób też to przekłada się na nasz, na nasz tutaj well-being. Bo mam tutaj takie dane z, ze Światowej Organizacji Zdrowia, które mówi, że 22% osób doświadczających wojny lub konfliktu zbrojnego będzie cierpiało z powodu depresji. No i my. Nie mamy oczywiście wojny tutaj w Polsce, ale tak jak mówiliśmy, do Polski przyjechało bardzo dużo ludzi z Ukrainy, mniej więcej milion osób aktualnie jest uchodźców wojennych. Często Polacy związują się z tymi ludźmi w jakieś relacje, czy to romantyczne, czy przyjacielskie. I bardzo często może też to wpływać na, na, na ich dobrostan psychiczny. Plus też takie właśnie rzeczy jak pandemia, kryzys klimatyczny. To, że dużo więcej rzeczy mamy na wyciągnięcie ręki, że możemy oglądać kryzysy, czy to humanitarne, czy właśnie wojny, na rano jadąc do szkoły, pracy uczelni, skrolując Instagrama, TikToka, cokolwiek. Widzimy te straszne obrazy z, z Ukrainy, Gazy, czy skądkolwiek z, z na. Na, na, na ekranie telefonu. No tak, no bo cieszymy się z jednej strony, że młodzi są bardziej zaangażowani politycznie, czy to frekwencja wyborcza pokazuje, czy akcje takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, no ale to zaangażowanie jest też okupione no większą świadomością, czy ekspozycją na, na, na jakieś zło i przemoc. Tak, to też, tak. się, też się odbija. No znalazłem te dane z pandemii, tutaj badanie Wydziału Psychologii Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego o zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID. Tutaj aż połowa uczestników, mówimy tutaj właśnie o studentach, czy czyli starszym roczniku, starszych rocznikach nastolatkowie, ale też młodych ludziach. Prawie połowa uczestników tego badania wskazywała na nasilone objawy lęku ogólnionego, 51% badanych zgłaszało załamanie funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków, 38% odczuwało objawy depresyjne, no i jeszcze 37% wykazywało objawy zespołu stresu pourazowego. Depresja może stać się po prostu chorobą pokoleniową. Niektórzy w ogóle twierdzą, że depresja stanie albo już się stała chorobą cywilizacyjną. WHO szacuje, że do 2030 to będzie najbardziej powszechna choroba na całym świecie, a też jedną z takich bardziej ujmujących statystyk jest to, że w kohorcie wiekowej 15-29 samobójstwo to jest czwarta najczęstsza przyczyna śmierci. No właśnie. Ci Ukraińcy, którzy do nas przyjechali, czyli często matki z dziećmi, te dzieci to mogą być nastolatkowie, oni też mają po prostu, te, 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 te odczuwają te objawy, to obniżenie well-beingu, przecież ich rodzina, ojcowie na przykład są na froncie i giną. Natomiast chciałbym przejść do innego skutku, który ma pandemia, bo oczywiście możemy jeszcze powiedzieć o luce edukacyjnej, czyli widocznych na przykład w badaniach PISA spadkach właściwie w każdej metryce tam stosowanej w zdolnościach czytania, liczenia. W naukach przyrodniczych, ale to jest rzecz niejako wyjaśnialna trochę przez po prostu sam fakt, że edukacja była zdalna. Natomiast to, co jest ważne tutaj a propos pandemii, to umieścić ją w pewnym historycznym kontekście. Jeśli sobie wyobrazimy, że kryzys 2008 roku, który w Polsce trochę nie był może tak widoczny, ale na, w USA mówiło się o tym kryzysie, że największy kryzys od po prostu wielkiego kryzysu, i dodatkowo niecałą, niecałe 15 lat później przyszła pandemia, która też spowodowała znaczące skoki bezrobocia, znaczące trudności w utrzymaniu się, wzrost kosztów życia i tak dalej, inflacja, no to mamy do czynienia z dwoma młodymi pokoleniami. Jedną, jednym tym bardziej milenialskim, drugim tym powiedzmy Gen Z, które doświadczyły ogromnych kryzysów na skalę światową. I te kryzysy po prostu odciskają takie długie piętno na sytuacji na rynku pracy. Są badania, które pokazują, że jeśli ktoś był młodym człowiekiem i wchodził na rynek pracy pierwszy raz, właśnie w sytuacji kryzysu, większego bezrobocia, większych turbulencji, to przez całe życie będzie gorzej negocjował płacę, będzie miał po prostu niższą płacę, będzie bardziej bał się zwolnień, będzie bardziej zestresowany w pracy i nawet może to zwiększyć śmiertelność w takiej kohorcie, czyli skrócić długość trwania życia średnią. Więc takie, takie rzeczy po prostu się rzadko w historii zdarzają. Tutaj mamy młode pokolenie, które jest wyjątkowo dotknięte takimi rzeczami. To prawda, warto też zaznaczyć, że w przypadku w ogóle czegoś takiego jak tak niespodziewana rzecz jak pandemia, yy, wzrasta bezrobocie wśród młodych. Wiemy, że zarówno w, w czasie kryzysu 2008, jak i w czasie w czasie pandemii COVID-19 to bezrobocie wśród młodych wzrosło. Tam w 2008 roku to było bodajże 8 albo 9%, a w 2020 to było około 6%. No i wyjaśnienie na to jest stosunkowo proste. To znaczy, że prędzej zwolni się osobę, która jest zatrudniona w firmie od pół roku, niż zwolni się jakiegoś menedżera albo menedżerkę, która pracuje tam 15-20 lat. No tak, a dodatkowo jak ktoś ma gorsze wyniki edukacyjne, no to nie chcę tutaj mówić, że to jakoś się istotnie nasze wyniki w szkole, jako 15 piętnastolatkowie badani przez PISA, że one się będą jakoś bardzo istotnie przekładać na nasze późniejsze, czy w ogóle późniejszą edukację, ale też późniejsze po prostu produktywność związaną z edukacją w pracy, natomiast może to być po prostu efekt, który pewnych pracodawców będzie odstraszał. No, edukacja zdalna na studiach, zdobyta, może być gorszej jakości, są badania, które pokazują, że tak może być, natomiast wydaje mi się, że to jest ważne, żeby wspomnieć po po prostu to, że w Polsce akurat młode pokolenie, które na przykład wchodziło na rynek pracy w latach 90., czy nawet w pierwszej dekadzie, w pierwszych latach XXI wieku, też nie miało łatwo, bo bezrobocie było też ogromne. To prawda, ale warto też zaznaczyć, że my tutaj mierzymy się odrobinę jeszcze z innym wyzwaniem, to znaczy z tym, że bardzo dużo zawodów. W których będą pracowali ludzie jeszcze młodsi od nas, powiedzmy w wieku licealnym, czy jeszcze teraz późno podstawkowym, nie zostało jeszcze wynalezionych. No i tutaj ciężko stwierdzić, jaki to jest odsetek. O, OECD w 2016 roku szacowało, że to jest 65% dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie są wynalezione. No oczywiście ten odsetek można powiedzieć, że jest to 40-90% i te 65% nie należy brać jako, jako taki pewnik, ale no coraz powszechniejszymi zawodami są takie zawody jak social account manager. Mhm. Jakby coś co nie istniało. Coś, co nie, nie, nie kompletnie nie istniało, a coraz bardziej zanika powiedzmy bardzo proste tłumaczenie na inne języki, ponieważ wszystko to możemy wgrać w tym momencie do generatywnej sztucznej inteligencji, która to zrobi. Więc bardzo interesujące jest to, i nie ma oczywiście na to stricte badań, ponieważ ciężko mieć. Określoną liczbę badań, ile będzie takich zawodów, ile będzie takich zawodów. Zyskredytowane zostało to słynne badanie Freya Osborna z 2013 roku. Jak du, jakie prawdopodobieństwo na to, żeby Twój zawód został zachowany, jakie jest prawdopodobieństwo na to, żeby Twój zawód został. Ale wydaje mi się też to bardzo interesującym zjawiskiem, które warto śledzić. No to wszystko sprowadza się także nas na, na drogę po prostu po, wspomnienia o nierównościach. No wydaje się, nie trzeba tutaj cytować tylko badań Piketty'ego, Cukmana i Saeza, no są też polscy badacze, chociażby dr Wroński czy profesor Brzeziński. Badania generalnie mówią, że nierówności wzrastają w... Do poziomów widzianych na przykład przed I wojną światową. No, wzrastają także w młodych pokoleniach z uwagi na te różne właśnie luki, e, przestrzenie, gdzie różni ludzie zaczynają się różnić, na przykład ze względu na to, że niektórzy mogą mieć mieszkanie, albo rodzice mogą im kupić, albo właśnie byli uczeni w pandemii, albo nie. Nierówności wydają się być w każdym razie problemem, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć, czy zastanowić się nad tym, czy istnieją nierówności płciowe w kontekście sytuacji gospodarczej młodych ludzi, czy kobiety lub mężczyźni w jakichś elementach istotnie się różnią. Problem czy, czy, czy ich problemy się różnią? No to tutaj warto wspomnieć o głównej różnicy pomiędzy młodymi mężczyznami i kobietami w Polsce, to znaczy o luce edukacyjnej. Kobiety w Polsce są dużo lepiej wykształcone, szczególnie młode i ta różnica bardzo mocno zwiększyła się od 2006 roku, to znaczy w tym momencie luka edukacyjna to jest 19%. Mówimy tutaj o odsetku wykształconych kobiet versus wykształconych, z wyższym wykształceniem mężczyzn. Tak, do, do 34. roku życia. I, i jest to y, czwarty najwyższy y, współczynnik w Unii Europejskiej. Y, na przykład w Niemczech czy w Szwajcarii ta luka to jest zaledwie 4%. Mm. Więc mamy bardzo, bardzo dużą różnicę. No i ta różnica objawia się tym, że y, młode kobiety często wyjeżdżają z... Y, Emigrują na studia, zostają, studiują, zostają wtedy w dużych miastach. Chociażby w takiej Warszawie mamy 20% więcej e, kobiet niż mężczyzn. A z kolei mężczyźni zostają na wsiach i tam mężczyźni jest mężczyźni zostają, mężczyzn. Tak, mężczyźni zostają na wsiach i stąd jest bardzo wysoki odsetek gniazdowników na, na wsiach i dużo większy odsetek gniazdowników, czyli tych ludzi, którzy zostają w domu rodzinnym, nie ruszają się z niego. Co tak jak mówiliśmy, wynika z bardzo wysokich cen mieszkań i z niskiej dostępności, a kobiety wyjeżdżają. Wyjeżdżają do miast, studiują, pracują, ta ich edukacja się przedłuża. No i warto też wspomnieć, że z powodu tego, że jak wynika z badań często szukamy sobie partnerów na życie o podobnym stopniu wykształcenia, to często kobietom jest ciężej znaleźć partnerów, ze względu na to, że wykształconych kobiet w Polsce jest po prostu więcej niż wykształconych mężczyzn. No tak, no miłość ma charakter klasowy, natomiast wydaje się, że to jest jedno z wyjaśnień, między innymi, tego, co w raporcie właśnie o sytuacji młodego pokolenia wydanym teraz przez Instytut, Polski Instytut Ekonomiczny jest pokazane, że po prostu później wchodzimy w dorosłość jako, jako młodzi ludzie, czyli później zakładamy rodzinę na przykład. No, tak, być by... może jest nam trudniej znaleźć dobre relacje. Tak, pytanie właśnie, co, co, co teraz nazywamy wejściem w dorosłość? Czy wejściem no tak. w dorosłość nazywamy pierwszą pracę? Czy wejściem w dorosłość nazywamy kupno mieszkania? Czy to wtedy będzie bardzo późno? Ale na przykład kredyt, prawda? No, Kiedyś się brało na małżeństwo, dzisiaj jest trochę trudniej, no bo rzadziej te relacje mamy takie pewne w, tych, w tym młodym wieku. To prawda, ale to warto też tutaj przytoczyć dane dotyczące bezpiecznego kredytu 2%, który odrobinę zmienił te, te dane, bo. Yy, ilość yy, odsetek ludzi w populacji wiekowej 20-34, którzy wzięli bezpieczny kredyt 2%, to, są osiem, to jest 84, a średni wiek kogoś, kto wziął kredyt 2%, to jest 30 lat, a w przypadku zwykłego kredytu to jest 37 lat. Więc widać, że tak jak ogólnie zwiększył on ceny, to tym 100 tysiącom ludzi, czy tam może trochę mniej, faktycznie pomógł kupić to pierwsze mieszkanie. Na koniec chciałbym Cię zapytać o to, czy Twoim zdaniem powinniśmy w polityce publicznej, w programach publicznych kierować te programy ze szczególnym uwzględnieniem w którejś dziedzinie, na przykład na młodych ludzi, czy raczej nie jest to Twoim zdaniem dobra rekomendacja i powinniśmy raczej myśleć o całym społeczeństwie? Czy któreś problemy młodych ludzi powinny być szczególnie zaadresowane, że tak powiem nieładnie anglicystycznie, przez politykę publiczną? Powinniśmy zająć się zmieniającą edukacją, to znaczy dużo więcej potrzebnych jest kompetencji cyfrowych, dużo więcej jest y, potrzebnych kompetencji rozpoznawania fake newsów. Te, to, to, z czym się mierzy współczesny 17-latek, jest kompletnie inne niż to, z czym się mierzył współczesny 17-latek 10 czy 20 lat temu. I musimy, tak. I musimy jak najbardziej umieć rozpoznawać to, czy. To, że Joe Biden do nas mówi w kostiumie Spidermana, jest w tym momencie fake newsem, no tak. czy jest prawdziwe? No, kompetencje cyfrowe, według danych Eurostatu, są w Polsce, nawet w tych właśnie młodszych pokoleniach, wyraźnie niższe niż np. w takiej Finlandii czy Holandii, czy e, dawniej Wielkiej Brytanii, będącej w UE. także rzeczywiście, mi się wydaje, że to jest dobry kierunek, no a w kontekście mieszkań pewnie jakaś polityka w końcu podażowa, a nie tylko popytowa. Tak, być może tutaj w końcu zostanie zaadresowana y, polityka podażowa i być może zacznie, będzie Więcej budowanych mieszkań komunalnych czy mieszkań socjalnych, czyli mieszkań, w których bardzo duży udział mają samorządy, ponieważ w tym momencie ten odsetek wynosi mniej niż 2% w ogólnym udziale mieszkań, których w Polsce jest 16, około tam 15,6 milionów na, na dzień dzisiejszy. No tym optymistyczno-pesymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję, Tomek. Dziękuję bardzo. Do widzenia, żegnamy się i zachęcamy do słuchania innych odcinków naszego podcastu.